Witam was, kochani, bardzo serdecznie w 18 odcinku już z Total Warhammera 2, oczywiście, jak widzicie sami. Altka naciskam. O ty kurde, kliknąłem turę! Nie, chociaż chyba miałem kliknąć turę. Dobra, kliknąłem przez O kurde. O kurde, blaszka. What? Retreat! Retreat! Co tu się wydarzyło? Ejże. Nie wiem, czemu kliknąłem turę. Banda Ogara zniszczona, tyle dobrze. Co tam? Sojusz militarny, nie dziękuję. Także tak to. Co? Co tu się wydarzyło? Kliknąłem turę przez przypadek właśnie. Dobra, ale mamy, słuchajcie, dwie armie. Nie, nie mamy dwóch armii. Mieliśmy mieć jedną armię, ale oni mnie tutaj chyba przeatakowali w dwie armie, no. Dobra, trzeba będzie się wycofać na troszeczkę. Ty masz super daleki ten wyrzut, więc chodźmy tu. Wejdźmy w tryb obozu. Trochę się faktycznie zregenerujmy. Miałem to zaatakować chyba wtedy. Wiecie co? Ja to wczytam po prostu, bo ja miałem to. Tak, miałem to wtedy dziabnąć. Dobra, wracamy. Nie będę tego wycinał, bo powinienem tak naprawdę tutaj zacząć nowy odcinek jakby od tego, ale myślę sobie, że żebyście widzieli, jak to wygląda też z mojej strony. Dobra, także no, ma to teraz sens. I tam faktycznie wiemy, że jest Lokir, więc idźmy do tej bitwy. Zaryzykujmy. No tutaj murów nie ma, więc tyle dobrze. Dobra, 19. Chyba standardowa pozycja. Tu będzie trzeba obkrążyć. W sumie wy jesteście, siostry, dobrze tutaj ustawione. Mamy troszeczkę więcej tu. Pytanie, czy ja się mogę gdzieś ukryć w lesie? Nie wiem, czy oni mają konnicę. Ukryjmy się w lesie. Znaczy, w sumie i tak jesteście ukryci, tak czy inaczej, więc spoko. Smoku Alit Anar. Waitinguj. No i tam spoko, git. Mają Karybdisa, mają ten, mają konnicę, więc jakby też poczekamy na chwilkę. W sumie zostawmy to jak jest, niech on strzela. Weź tam, kurde. To jest co? Przeciwpojedynczemu oddziałowi. Weź tam pierdyknij, kurde. Dobra, rydwany. Wiecie co? Zrobimy tak. Zrobimy tu. Zrobimy tak, będzie git. Fenix. Tu ukrytych wrogów. Zauważyliśmy, mam nadzieję, że damy radę. W ogóle wejdźcie, uciekajcie już. Ty ucieknij. Ty strzelaj. Smoku. A smoku może tu. Fenix, jak tam wygląda sytuacja? Uciekacie, zajebiście. Dobra. Gdzieś tam. Fenix! Co ci powiedziałem? Dobra, ładnie to wygląda. No to jest zwykły gościu, więc jakby tutaj nie ma problemu z tym. Tak, daliście się obejść dookoła bardzo mądrze. Właściwie to... Zróbmy tak. W Karybdisa napierniczaj, bo to będzie dobry pomysł. No. Sio. Jak wygląda sytuacja tu? Wy dostaliście. Wy uciekajcie. Gdzieś tam. Ci powinni dostać za chwilkę mocno. Dobra. Smog daje radę. Tutaj dajemy radę. Za parę sekund. Poleczymy się. Wy się nie zastanawiajcie specjalnie za długo. Alitanar, napierniczaj. Smoku, atakuj.
For duty, dobra, tamci uciekają. Więc wróćmy może tu. Znaczy wiecie, no to jest też bitwa taka sobie, nie? Nie jest jakaś specjalnie mocna. Znaczy mocna. Mocny przeciwnik. Dobra, to tyle. Wspomóżcie, bo widzę, że nie wspomagacie. Quickly now. Wrogi lord nie żyje, bardzo dobrze, chodźcie. No i tyle w sumie. Także miasto przejęte, myślę, że dużo strat nie mamy. Pamiętajmy, że Loki to tam gdzieś kurde czyha, nie? Więc mam nadzieję, że się tutaj troszkę uzupełnimy. Na razie nie zamierzam jeszcze kończyć tej bitwy, właśnie z tego względu, że chciałbym się poleczyć przede wszystkim. Smoka Feniksa. Ty sam też tu. Dobra, nie gońcie ich, chodźcie tu bliżej. Poczekamy, aż się zregenerujemy z maną i ze wszystkim. Smoku! Chodź tu. No. Nie wiem, czy się regenerujemy, czy nie. No troszeczkę, chociaż dobra. No to była bitwa o miasto, więc nie będę ich ścigał, nie? Dobra, 5000, przepraszam, że tego nie pokazałem. Mam problemy czasami z tą klawiaturą, niestety. Dobra. Okupaj się. No i pytanie, czy on przyjdzie tutaj. Wydaje mi się, że teraz nie przyjdzie, bo z tego względu, że... Właściwie, gdzie on był? On nagle, kurde, jak z tego... z konopi wyskoczył. Dobra. Ty, mój miły, miałeś iść tu na dół, bo tutaj są armii, to trzeba będzie... Aha, nie ma armii. Dobra, to w sumie wracamy tak naprawdę. Eltarion niestety się tutaj musi, kurczę, regenerować dość mocno. I tak, właśnie a propos nadejście groma, 19 tur, zdaję sobie sprawę z tego. I była też informacja taka, żebym zobaczył najlepiej, jakie budynki dodają dodatkowe jednostki w garnizonie. Gdzie ja szukam? Ivres. Południowy Ivres? Nie, zwykły Ivres. To jest pozwala na werbunek, ale wydaje mi się, że wszystkie jednostki, które można by tutaj dorzucić do garnizonu, udostępnia garnizon. To są chyba te główne budynki, bo wydaje mi się, że udostępnia garnizon maga. To mamy to. Pozwala na werbunek. Pozwala na werbunek. Dobra, więc wszystkie budynki, które można byłoby mieć w Torivres mamy, które dają werbunek. Znaczy ten, no, garnizon. Alit Anar, nieposkromiony. Siła broni. Mamy króla cieni, to wszystkie takie rzeczy mamy. Chyżości, zjawy, upiory. Więc faktycznie chyba odwagę wieku weźmiemy. Niestety nie mamy tutaj do obrony, bo bym wolał do obrony iść. Mamy to, serce wspomnienia. Tu mamy książąt. Smoków. No mamy smoka tutaj, można by. On jest w sumie by miał to obrona plus 5 pancerz. Włóczników. No to w sumie to, bo mamy też tutaj sporo tych już ludzi na 7 levelu. Więc to będzie dobry pomysł chyba. Znaczy, no mogłbym na trzecie poziomy wejść. Pijawki dusz się nie opłaca, ponieważ ona ma zwiększony zasięg rzucania tylko, a więcej kosztuje, no nie? Bo kosztuje normalnie chyba... 9, 11? Odwaga wieku, szkolenie. Czy mógłbym dać szkolenie w sumie, ale... Ale wydaje mi się, że troszkę obrony, gdybyś dostał, to by było spoko. Dobra. Także ty, mój miły, nie wiem, czy dotrzesz tam. Mam nadzieję, że nie. No Kaelry. I powinno być git. Tutaj mamy natomiast Kaedril, której niestety nie zaproponowaliście nowego imienia, więc zostanie taka, jak jest. Natomiast co się dzieje z Alariel, the Ever Queen? Jest tu i ty się w sumie troszeczkę idziesz. Dobra, to potem zadziałamy tam. Chociaż można by... zobaczmy. Jak pójdę tu, to nie będę na ziemiach
z burzą piaskową, a będę trochę bliżej, żeby oni się tutaj nie rekrutowali za dużo. To jest jedna tura jeszcze. Od dołu raczej nikt do nas nie przyjdzie. Dobra, więc zrobimy tak jak jest i klikniemy teraz turę. Ulalalala. No. W sumie z drugiej strony się cieszę, no bo jeżeli Tyrion straci jakieś ziemię, no to ja jej po prostu przejmę szybko. No nie chcę ciebie, już ci mówiłem w tamtym odcinku. No on się rekrutuje, tutaj plus Karak Orun będzie miał. Ale miejmy nadzieję, że... Cichy. Ja wiem, że to nie po polsku jest pisane, tylko od jakiejś czyki. Czy coś. Karant Orun. Łe! Dobra. No, ale wiecie co, zawalczymy sobie to. Atak zwarciu, umiejętność przeładowania. Może to dam wam. Dobra. No, zawalczymy sobie, bo to jest kurczę jedna z głównych tych miejscówek, które mieliśmy przejąć, więc jak najbardziej myślę, że warto zaatakować normalnie. Dobra. Myślę, że nie ma co ryzykować, mamy sporo. Nawet nie wiem jaką tu formację, kurde. Zrobić. No na pewno Feniksy polecą sobie na katapultę, bo wiemy, że mamy katapultę. Shadow Warriors, mamy trochę tych. Może jednego Spearmana damy tu. Natomiast lwy damy w lewo. Drzewca tu. Alariel tu. No parę drzewców mamy. Dobra, idziemy. Się nie zastanawiamy specjalnie. Go, 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 go. To był głupi pomysł z waszej strony, że zostawiliście katapultę samą i uciekacie nie wiem gdzie. No, gdzieś tam lwy zostawmy. A ty moja miła masz? Ty też jesteś na koniu, nie? No, to było głupie. Z waszej strony. O, przepraszam. No, niech tylko katapultę zniszczą, bo bez sensu. Żeby ona tam była. Wiecie co? Wydamy jednak z tej strony może. Tu Feniksy sobie powinny poradzić chyba. Lwy sobie poradzą, nie gonią. My już zaczynamy strzelać, widzę, w tamtym kierunku, więc spoko. Użyjemy, kurczę, tego tej spopielonej ziemi, ale to jest taki... A, będzie taki sef w sumie. Ciężko się tym, kurde, manewruje, powiem szczerze. Nie, 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 nie atakuj, tylko... Powinno być ok. Jak tam lwy? Nie wiem, czy lwy ugryzą, kurde, tu jakieś koło od tych dzików, czy coś. No, widzę, że tak słabo trochę z tym wychodzi, no ale dobra. To zaatakujmy może tu. Feniksie, atakuj, atakuj. To jest chyba ok. Wiem, tak, że jest ok, że to jest koniec tak naprawdę. Atakujcie, atakujcie. Alariel, gdzie ty jesteś? A. Weź tam przywróć trochę życia, bo...
Bo naprawdę... a drugie lwiątka? Znaczy te? O, tu są. Dobra. Dobra, tyle. A to, że była to bitwa o miasto, więc... Więc zdecydowane zwycięstwo. No ale chciałem to przeprowadzić, wiedziałem, że to mógłbym sobie zautomatyzować, ale... Ale myślę, że spoko. Powiem szczerze, że dziwna ta armia jest, ale odpowiada mi. No, uwaga. Znaczy, że nie mają, kurczę, tutaj złote szewrony, już siódme poziomy niektórzy. No. 31 strat tylko, więc spoko. Okupujemy to oczywiście, bo mieliśmy to zająć. Właśnie, mamy to, mamy skarbiec i mamy kurs górski miazmat, dobrze mówię. Dochody ze wszystkich budynków 2%, liczba oddziałów Głosicieli Wiary. I podniebne jastrzębie plus 5. Josfarilis d'Alterion. To jest ta nasza przyboczna, z tego co widzę. A broda w zwarciu, zasięg aury dyscypliny, ład publiczny nie. Wartownik, prędkość, zasięg ruchu na mapie kampanii, spoko w miarę, ale bez przesady. Magiczne ataki, to może być dobre. Cień, no. Może być dobre, także po prostu faktycznie przejdziemy chyba sobie tutaj na dół. Ty, moja miła, byś miała wielkiego orła, nie? Chociaż masz tego rumaka, ale na tym orele byłoby spoko. Mamy mistrza łuku, znaczy mistrza milicji mamy. Poziom werbowanych przybocznych plus 1, to by było dobre. Stosunki dyplomatyczne z elfami wysokiego rotu. Koszt budynków. To jest dobre, kurde, bierzemy to. Natomiast ty moja, z Josephine, czy jak to się tam nazywasz? Josfarilis. A masz rumaka i dobrze, odwagę wieków. Zasięg byłby dobry. Trochę tam obrażeń zadała, ale zasięg byłby dobry. Dobra, także tutaj w Arabii faktycznie coś tam robimy sobie. Czy to nam faktycznie przy... Tak. Zwiększyło nam liczbę. Natomiast, no jest sam... Jest sama Morati tutaj, która dostała w pierdzieltami. Nagle nie wiem skąd ma, kurde, taką armię. Pytanie, czy my sobie poradzimy z Morati, kurde. Sporo tych... Antikory... Wiecie co, poradzimy sobie. No. Mniej więcej tak właśnie myślałem. Natomiast to okrążymy sobie, bo chciałbym jeszcze coś innego zrobić w tak zwanym międzyczasie. Imrik, ty masz jeszcze jedną turę tutaj i kogoś miałeś mieć tu? Gdzieś ty miałeś pójść, kurde, już zapomniałem z tym. Masz to... Aha, smoki miałeś mieć, dobra. Smoki. Jednego smoka chyba, albo dwa smoki. Nie pamiętam, gdzie te smoki miały być ostatecznie. Jak wygląda? To jest plus 9, dobra. Może faktycznie jakiś budynek zróbmy, nie wiem. Lwy bojowe, albo coś takiego. Może podstawowe, straż morską z lotern, chociaż... no mamy strażników tutaj, więc bez sensu trochę. No mógłbym pójść w pieniążek, ale to też tak co sobie... Rydwany, no właśnie kurczę nie użyłem tych lwich rydwanów. Co było troszeczkę błędem, bo chciałbym tę jednostkę też ewentualnie zobaczyć w akcji. Może komuś damy. Na razie chyba zrobimy sobie wpływy z handlu plus 5 frakcyjnie, wpływy z portów. Mamy port 1, no można by to zrobić w sumie. Świątynia Kejna, bo w Nagarondzie mamy coś tu miałem budować. Nie wiem czy nie wywalimy tego po prostu, co mi to daje. Szlachcic, poziom werbowanych szlachciców i rekreacyjne, ale no... Chciałbym mieć tutaj też ewentualnie możliwość werbunku. Wydaje mi się, że to tu jest. Bo tutaj nie mamy nic takiego. Tu są kresy. No właśnie, zobaczmy jak wygląda Wawelornie. I tu mamy wybrzeże szponów. No, dobra. Tu ci pływają. Ty się werbujesz jeszcze dwie tury i spoko. Ty natomiast, mój miły. Pójdziemy tu szybko. I skolonizujemy to, zanim zrobi to ktokolwiek inny. Ja wiem, że nie mamy w ogóle teraz możliwości życia i w ogóle.
No trudno, wolałbym to jednak mieć niż nie mieć. Zawsze to jakiś pieniążek tam wpadnie czy coś, nie? Także to dziabnijmy 9600. Angalren, wiesz co? Bo tu jest. A to, przepraszam, to nie ty. To ty, ciebie chciałem. Zobaczcie, co tu się dzieje, bo tu jest Forteca Rozpaczy, którą można by też ewentualnie przejąć, ale chyba nie. Jak raczej tutaj przyjdzie Heshwatol, to wtedy coś tam podziałamy w tym temacie. Dobra, wydaje mi się, że tyle. No wiadomo, Avalorn tutaj ten budynek. Dobra, zrobimy go, bo mnie wkurza. A, miałem osadę oblężoną, kurde. No, żeby kurczę się tam, kurde, nie ten, nie, bo tam był, kurde, Lockhart. Ale chyba nic nie zrobił. Tu jest intrus, wiadomo. A, no na razie się tu nic nie dzieje, więc... Więc, kurde, coraz mniejsze te szanse mamy tutaj na temu. Dobra, tylko tym razem, żebym nie zapomniał. Alitanar, jesteś tu. No to wiem, czemu mnie przełączyło na tę mapę, znaczy na taki widok z mapy. O kurde, zniszczyłeś to. Dobra, kolonizujmy. Właściwie to nie powinienem tego kolonizować, no ale dobra. Zaginiony płaskowyż. No właśnie kwestia jest tego, że... Nie wiem, czy Grom... Nie, on ma jeszcze sporo armii. Chociaż nie, wcale nie. Nie, no trochę ma, dobra. To jeszcze z nim powalczymy. No, bo muszę jeszcze jedną bitwę, kurde, przeciwko Zielonoskórym wygrać. Wiem, że nadwyżki. Gron czy Ashrak? Tam jest Ashrak. Wydaje mi się, że Gron będzie lepszym pomysłem, bo w Gronzie jest w ogóle kopalnia złota. Przepraszam, stój. Jest kopalnia złota, dobra. Wielka arena jest tu. Wydaje mi się, że wielka arena będzie wcześniej zaatakowana. Nie, chyba nie. Dobra. Knieja cieni. No jest plus 37. Może jakiś pieniążek zwykły. Na Garondzie natomiast. No. Znaczy mamy na to jeszcze jedno miejsce, więc także spoko. Ale... Miałem werbować smoki tutaj. No, to będzie trochę tych tur pójdzie, ale... Ale wiadomo. Co? To faktycznie nie pójdziemy na dół, pójdziemy na górę, bo oni tam mają te... armię. Mamy Imrika, który powinien też już iść stąd, natomiast... Właśnie pytanie, czy to jest dobry pomysł. Czy oni nas tutaj dziabną, czy nie? Nie wiem, co tu się dzieje. Wolałbym tej fortecy roz... Znaczy, mógłbym ją dziabnąć i po prostu zostawić, bo nie chcę jej przejmować. Ale wydaje mi się, że Imrik mógłby po prostu faktycznie teraz już wracać powoli. Tu. Do miejsca, gdzie jest większy przyrost. Ludzki. Co by szybciej się... Zwyczajnie... Tu mu spadek. Bo traktaty nagle się okazały z Etain, że są niefajne. Wiesz co, ja, wiecie co, ja go po prostu udobrucham trochę. Za 11. I tyle. Nie będę się z tym więcej bawił, chyba. Ale ten art tam, ty moja miła byłaś, no dobra. Nie będziemy ryzykować, natomiast widzę, że tutaj się za dużo nie dzieje. Pamiętajmy, że oni mają... Kurde, różnych tych, wiecie co, zrobimy tak, mają konnicę w sensie, wy jesteście tutaj, mają konnicę, więc tak to, zostawimy was z tyłu, będę chciał tu atakować po prostu ich normalnie. No. Wiedziałem, że mają bardzo dużo konnicy, stąd też decyzja taka. Mają mantikory. Z tej strony pojedziemy, tutaj zionimy. Ty mój miły. Weź tam zacznij strzelać już.
Wow! Zobaczcie, ile życia. Podleć do niej szybko i uciekaj. Zobaczcie, jak to dostaje. Dobra, wiesz co? Wiesz co? Odejdź. No. Widzę, że tutaj szefu dostaje dość mocno. Tu gdzieś za chwilkę coś pierdyknie. No mamy tarczę, więc spoko. Nie, coś kogoś kliknąłem, źle. Leczcie się. Manticore dokończ. Dobra, walcz tu śmiało. Wiecie co, spowolnię sobie troszeczkę, bo jednak nie zaczynam nie ogarniać tego wszystkiego, więc... Ale jest dlatego. Spróbujmy dokończyć tutaj sytuację. Wy się nie patrzcie, tylko atakujcie. U nas od tylca wzięli w tak zwanym międzyczasie. No to może kurde wcale nie być taka wesoła bitwa, jakbym myślał początkowo. Działaj. Ostrzelają nam w plegary. Gdzie jest Feniks w ogóle? A Smok sobie powinien poradzić tutaj raczej. Wy też sobie powinniście poradzić. Co może zadziałaj tam? Dobra. To jest okej. Tu smoku. Próbujcie tę Manticore wyeliminować. Albo i tę. Dobra. Przyzwiemy kolejnego Alitanara. Widzę, że Feniks całkiem sobie nieźle radzi, ale... To może być kurde zgubne za chwilę dla niego. No, chodź. Prawdziwy Alitanar będzie mi potrzebny, bo będę chciał strzelać do tamtego. Tu jest okej w ogóle? Bo tak jakby dostajemy w pierdziello lekkie. A wolałbym nie dostawać. Za tu jakiś oddział muszę dziabnąć mocno, bo... Może się z tym nie zrobię. A, mogę tylko na raz, kurde, no dobra. No. Nie możesz wyjść stąd? Widzę, że walczą.
Wiecie co, jednak za szybko to jest, kurde. Dobra, smoku, chodź tu. Alitanar, alitanar. Każdy, żeby miał co robić. A... Dobra, wyjdźcie stamtąd. Wy wyjdźcie stąd. Ci uciekają, tam wiem, że są ci. Więc jak możesz, to działaj. Natomiast smoku dostaje mocno. Z jakiejś tam przyczyny. A bo ty jesteś gdzieś tam latający, nie? Tak. Dobra, walcz wręcz. No, to jest taka kurde bitwa, już widzę na wyniszczenie trochę. Chodźcie tu bliżej. I tak strzelacie w biegu, więc nie ma to znaczenia. Wolałbym, żeby smoku nie zginął. Dobra, wydaje mi się, że powoli mamy to ogarnięte. Troszeczkę. Walcz, 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 walcz. Ci powinni dostać już. Chodźcie. Wrogi Lord jest ranny, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę z tego powodu. Atakuj, atakuj, Feniksie. Ucieknij stamtąd. No, ale kogoś tutaj straciłem, chyba dwie jednostki tych. Nie wiem, czy oni będą żyć, czy nie. Chodź, leć. O, wycięta w pień jednostka. Oj, kurde. Ale siostry przynajmniej. No dobra, nie będziemy tego przedłużać. Bardzo pyrrusowe. Nie wiem, czy wszyscy... Nie no, dwie jednostki mam wycięte w pień, to jest też, kurde... One były podstawowe, zobacz. Nie, w sumie nie, one były na 7 poziomie. Patrzę właśnie, że mam... Złote szewrony tutaj. No... No, ale faktycznie to nie było takie super łatwe. Zróbmy grabież okupacji. Chcę plus 10% mieć do tego, bo gdzieś tam Lokir cały czas jest. Rzeźnik Wiedźm. Właśnie, bo to była tego, Morati, no. Wszyscy bohaterowie, ale tu nie. Bohaterowie w tej prowincji, spoko. Dobra, git. Odwaga wieków, tu mieliśmy to ostatnio już zrobione. No. Odwaga wieków weźmy. Mistrzuników i powiem szczerze, że ten mistrzuników tam się trochę przydał w pewnym momencie, więc pójdziemy z nim do końca. To sobie odbudujemy. Produkcja, koszt budowy. Nie chcę mi się tego specjalnie robić, ale zrobimy sobie tutaj przyrost. Przyrost ludzki. No i to było tyle tak naprawdę, nie? Wstępne zarządzenie, oczywiście, że budynki tańsze. Zróbmy koniec tury i stół. W następnej turze faktycznie będziemy mogli pójść do Lokhira tam. No, bo Morati dostała tutaj w pierdziello. Raczej nie będę chciał kolonizować tutaj już nikogo. W sensie, że jak przejmą jakąś osadę, no to my ją przejmiemy potem walcząc, a nie tak, żeby tracić jednostki. Gotowość do działania, super, stawka podatkowa, git. Dobra, zacznijmy zatem od budynków. No. Tak, 16 tur do przyjścia, ja wiem. Zdaję sobie sprawę z tego. A dlatego bardzo mi zależy na... Ja to nie wiem, kurde, na czym mi zależy specjalnie. To na pewno. Jeszcze jeden smoku będzie, nie?
Co, w sumie to możemy iść w sumie kawałek. Ja wiem, że dostajemy tutaj delikatnie. Bo tu jeszcze mamy trzy tury, kurde. No dobrze. Jak tak, to tak. Czy mamy w ogóle barwniki zrobione? Moment. Nie to. Wydaje mi się, że mamy gdzieś, tak? Bo to są co? Moment. To jest farbiarz. Piece, warsztat alchemiczny, towarami ze wschodu. No dobra, czyli mamy gdzieś tego farbiarza. To ten, tak naprawdę go nie potrzebuję. Potrzebuję się tutaj zregenerować szybciutko. No i właśnie, pytanie, czy jak przejdę tu, to będziemy się troszkę zregenerować bardziej? Myślę, że tak. Dobra, weźmy do Clarka Rond. Jeszcze szybciej. No, ile tutaj są te tury? Gdzieś to powinno być napisane, nie? Ilość tur wymaganych do pełnego uzupełnienia, nie? Gdzieś to było. No nie wiem. Czy ja chcę to w sumie rozbudowywać? Tak jest plus 48, więc chyba nie. Nie, zostawimy to. Jak to przejmą, to trudno. Na garondzie tu. Tu miałem się też zacząć chyba... Tak, uzupełniać. Góry końca świata, no to wiemy. Trakt czaszek, tak. I tyle w sumie. Także to jest takie, jak widzicie, troszeczkę tu, troszeczkę tam. Ty siedź tu. Mało tego, że siedź tu, to jeszcze byś się, kurde, zwerbował, co? No. Te dwie jednostki, które straciliśmy. Wydaje mi się, że one są w miarę. No mają tarczę przede wszystkim, nie? Znaczy ci mają w sumie tarczę... brązową, to jest tak, że mają 33% szans na niedostanie pociskiem, a srebrne tarcze to jest chyba połowa szans na uniknięcie, więc wolałbym chyba mieć tu, zwłaszcza, że mają dyscyplinę większą, a tak w zwarciu też, no wszystko mają większe. Wydaje mi się, że to też zależy od jakiegoś tam czegoś, jakiegoś budynku, czy nie wiem, technologii. Alaria the Everqueen. Mamy płaskowyż, ale... Czego dopadnę? Tak, 13% jest. Dobra, to siedzimy tu na razie. W tym momencie... Ty, moja miła, jesteś już gotowa. I pytanie. Co z tobą, kurde, zrobić? A bo ty miałaś jechać przez wyspy dookoła jakoś, coś. Ty jesteś magiem i miałaś dostać tego. Nie maga, szlachcica. Obowiązkowy, słuchajcie, 10 poziom ma w ogóle na wejściu. Z wysokim elfem. A to nie mieliśmy tego? Jakiegoś gościa? Zwerbowanego już wcześniej? Rozdzierającymi pancerz. Ale kurde, ten tu obowiązkowość to nie jest głupi pomysł, bo to jest poziom werbowanych szlachciców na przyszłość, no. O kurde. Wiecie co, dajmy szczuro ludzi. Wpływy z handlu będą wtedy większe. Dobra, jeszcze jeden punkt. Jest chyżość. No i przypłyniesz tu. Natomiast my tu będziemy... nie, w ten stronę. Ty tu. A ty tu. Tak, uzupełnij. Aha, Alaria sobie siedzi. Obrzędów ciekawych nie ma. Za jedną turę będziemy mieć już coś. No, idziemy tam na górę. Czarny zalew. No, ale na Garond faktycznie dostał chyba. Spierdziello, zobaczmy, co kombinują. Płyną tu, płyną tam. A tak na garnizon, sukces. Dobra, to mnie już nie interesuje to, co się dzieje. Złamany topór jest w odwrocie, więc spoko. Koszt budowy budynków. No właśnie, to jest dobre. 184. No i tu Morati i ten widzę, że działają. Natomiast tu jest jeszcze jedna tura, więc raczej to Imrik zrobi. Ołtarz ostatecznej ciemności. Łe.
Crowd Prince, dajesz kurde, uciekaj. O, go. czy ja potrzebuję tu jakiś ten specjalny, kurde. Jakąś specjalną formację na to ustawiać. Więc co, no zrobimy standardową formację, czyli porozdzielamy się szybkimi jednostkami, które gdzieś mogą tam szybko dołączyć do nas, a tak naprawdę zaczniemy sobie, ja myślę, że od początku tutaj, w sensie takim, że z tej strony i tyle, niech się porozdzielają, no. I tyle. No tutaj są niezabezpieczone to, więc te mury, tam siedzi tamten. Prince Imric. Dobra. Nie zastanawiajcie się, chociaż kurde, może tu. No raczej, że Dragon Prince. Mogę to na mury w ogóle wrzucić? Mogę. Bardzo ładnie. Ty, Imric, się nie zastanawiaj. Znaczy... Miałeś się zastanawiać. Tu atakujemy. Dobra. No troszkę dostaliśmy tu jednak. No noble, noble. Ja wiem. Też nie jest taki sobie. No tu jest przeciwko tym, nie? Przeciwko dużym przeciwnikom, a taki na pewno jest Imric na smoku. No, można by się próbować dostać tutaj. Nie widzę przeciwwskazań. Nie wiem, czemu wy dostajecie jakoś tak mocno tutaj. Skąd to się wzięło? Że tak dostajecie. Ty smoku, odleć stąd. Zioń sobie. Dobra. No Imric jest odporny na ogień, więc spoko. No chyba, że nie trafimy. Wiecie co, zatrzymamy się na chwilkę tutaj. Musimy się zregenerować. Dobra, macie. Bo tu mi brakuje chyba maga jednak, nie? No i tyle. Także to taka bitewka delikatna. No, troszkę dostaliśmy. Właśnie te jednostki jakieś takie są dziwne trochę. Nie wiem, czy nie wolałbym trochę jednak mieć straży morskiej z loterny, z tarczami. Oni jacyś tacy byli. I w zwarciu, i na odległość jacyś tacy coś. No ale, znaczy, no spoko te jednostki są, nie? Ładnie wyglądają i w ogóle. Także zobaczymy, ale będę musiał faktycznie chyba Eltarionem jeszcze, zanim przyjdzie Grom, tę bitwę przeprowadzić. O. Elrond. Ty masz chyba magiczne ataki, nie? Tutaj w sensie to by się przydało. Obrona w zwarciu, ład publiczny. No, to by było dobre. Tu są magiczne ataki. Wiecie co? Strażnikiem będziesz. No, kwestia jest tego odporności fizycznej i obrony w zwarciu, bo walczy. I co? No, mógłbym w tym czasie coś, jakąś inną jednostkę wziąć, ale no, czekam na tego smoka, powiem szczerze. Ale 6 tur, kurde. No, mógłbym ewentualnie tych mieć, ale... No, kurde, no wolałbym mieć smoka, no. no chyba, że weźmiesz smoka po prostu od tego.
A my sobie weźmiemy Feniksa w międzyczasie. Co sądzisz o takim rozwiązaniu? Bo to może być dobre rozwiązanie. To są 4 tury. Bo my i tak stąd wracamy, nie będę tam przejmował tego. Więc... więc tak to. Elrond, zapewnij wpływy, masz to, tu, mistrz ostrza. Przedsięwzięcie. W sumie odporność na ostrzał by ci się przydała, bo ty kurde dostałeś tam w pewnym momencie, bo ty lata na tym orle, nie? Więc to będzie lepszy pomysł. Mistrz uników dla ciebie, Imriku, bo ty kurde dostajesz w pierdziello ciągle. Sieci szpiegowskie, spoko, ale nie. A tak w zwarciu bohaterów. Rozbudowy stolicy, nie. W stolicy osady, więc to każdej stolicy. Tu, konie koniu. Utrzymanie straży miejskiej. Właśnie tutaj w sumie nic nie było takiego ciekawego, nie? Chociaż tu jest skrócenie czasu przeładowania dla właśnie tych stąpających w ciemnościach. I dla balist to. Więc w sumie mamy pieniądze, no pójdźmy, bo to będzie chyba krócej. To wyglądało. Gdzie jest nasz przyjaciel Eldarion? Dokładnie. Właśnie nie wiem, gdzie, jaki jest przyrost... na 750, tu jest 300, więc tu jest tak naprawdę lepiej, gdzie jesteśmy obecnie. Nie, 156, w sensie jest rozwój. Muszę, tu jest 143, więc... Poleże Dracha, to jest ten samo. A Hagref jest czymś innym. No. Tu powinno być sensowniej. Nie jest. No dobra, zróbmy to. Natomiast ty, moja miła. Chodź tu, tu. Mogę cię kliknąć, czy nie bardzo? No wiem, że to ty. Wiecie co? Zrobimy to sobie po prostu chyba zwyczajnie tak o. Robisz okupację i tak będzie na plus. I mamy miecz kieł Eldariona. No właśnie, przeciwko piechocie, czas trwania oblężeń miast, minus 4 w ogóle. I umiejętność, no, bo chcę kurczę Eldariona jak się da go szybko wyposażyć. Dobra, jest to przywdziewane. Natomiast sama Alariel, ostrze sporu. Przeciwko piechocie raczej nie, to raczej bym ci, raczej komuś innemu bym dał ten miecz. Sióstr Avelornu, obrona w zwarciu. Nie mamy sióstr Avelornu niestety, a będziemy musieli mieć. Ale jest czas trwania werbunku, zobaczcie wszystkie prowincje. No, dlatego między innymi Alariel chciałem mieć w swoich szeregach. Właśnie dlatego. No dobra, kurde, mamy zaginiony płaskowyż powoli. City is crumbling, wiem. Jest plus 3. No i tu jest Karakzor. No można przejąć to wszystko i mieć tutaj po prostu, wiecie, miejscówkę. Natomiast... Tu. Tak, uzupełnię oddziały. Wiesz co, podpuń tu. Wiesz, nie spieszy mi się z tym specjalnie, więc wolę tak zrobić. Alariel, Alariel. No i tam w sumie się werbujemy. Dobra, kochani. Jeszcze mamy Agnora, przepraszam. Strażnika, który miał iść na górę. I obadać, co tam się dzieje w ogóle. Niedobrze. Mamy ołtarz ostatecznej ciemności. Ale tu są takie dziwne budynki, powiem szczerze, brakuje mi. Jakiegoś budynku mi tu brakuje. Nie wiem, czy przyboczne tutaj mieć, czy co. No, mamy trochę pieniędzy, trochę ten, tu jest góra. Mam nadzieję, że ją przejmiemy. W następnej turze, ale nie, bo to będą za 4 tury. Więc nie będziemy się z tym robić. Po prostu polecimy tak, jak jest. Potem ty dasz Alit Anarze właśnie tego smoka. A dostaniesz coś w zamian, nie wiem jeszcze co. I tutaj jeszcze są 2 tury. My life for Tory Vres. No właśnie chcę kliknąć tu. Nie, no właśnie tak mówię. Aj, dupa.
Za przeproszeniem oczywiście. Knieja. Obsydianowe skurczybyki. Tu się powoli zaczyna, kurde, ład publiczny maleć, więc... Mogę to kliknąć i... I kochani, to będzie tyle. Jeszcze 15 tur, więc w następnym odcinku raczej nie, bo tak wychodzi, że około 5 tur, czyli za 2 odcinki, za 3, w sensie za 3 odcinki się spotkamy z Gromem. Mam nadzieję, że natomiast jak się tutaj uzupełnimy, bo będę musiał znaleźć jakąś miejscówkę dobrą, żeby się uzupełnić, to faktycznie się przeteleportujemy właśnie po Talizman Hoeta. No. Tam do Rivres. Natomiast tutaj mamy trzy armie, które są całkiem niezłe. Tak, bo to są te trzy armie, plus jedna armia jest przy Ultuanie, plus Alariel, nie? I spoczko, także w sumie mamy tylko to. No i ewentualnie Spectazumę przejąć, czy jakkolwiek ona jest. Ale mamy ten. Mamy ten górski miazmiat, nie? Więc dochody z budynków, wszystkie regiony, no. 5000 cały czas mamy do przodu, więc nad tym, nad pieniędzmi nie płaczę za bardzo. Kochani, dzięki za uwagę. Przypominam, że do przejęcia jest nasza Caedryl. Natomiast no, w najbliższym odcinku, czyli w środę, zobaczymy, czy się pojawi ktoś, jakaś propozycja z waszej strony. Do tego czasu oczywiście pod odcinkiem tym albo wcześniejszym, nie ma problemu. I tak wszystko czytam. Wszystkie wasze komentarze. Dzięki, kochani. Trzymajcie się. Pa, pa.